Dzień dobry, witamy Was niezwykle serdecznie. Jak co poniedziałek o godzinie 12 zapraszamy na program International Level. Są z nami Mikołaj Kruk, jak dzień zawsze zresztą. Dzień dobry, a także Maciej Łuczak, który dzień dobry. żadnej pracy i żadnego programu się nie boi. Dzień dobry, Maćku. Jestem też Ja, Radosław Przybysz, wyjątkowo w zastępstwie za Samuela Szczygieskiego, który już o godzinie 15, wyjątkowo w poniedziałek, poprowadzi dla Was pierwsza Liga Raport, bo na zapleczu ekstraklasy też dzieje się naprawdę dużo, padają niespodziewane wyniki, dzieje się też na trybunach. O tym też na pewno będzie. My Was zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, do polubienia tego programu. A w tym programie jak co tydzień porozmawiamy sobie o formie. Polskich piłkarzy, reprezentantów i potencjalnych reprezentantów w klubach zagranicznych. Dzisiaj mamy na naszej tapecie za plecami Jakuba Kiwiora, który akurat nie zagrał, ale też zastanowimy się dlaczego i co to może oznaczać w kontekście najbliższych tygodni w tym sezonie. Mamy Wojciecha Szczęsnego, który w końcu zwycięski zachował czyste konto. Mamy też Piotra Zielińskiego, który w końcu strzelił Gola. Tradycyjnie podsumowaliśmy dla Was graficznie to, co się działo, jeżeli chodzi o występy Polaków za granicą i jeżeli nasz czujny wydawca jest gotowy do wyświetlenia, tej grafiki to zaczniemy od bramkarzy, jak to w futbolu wypada. Ta zielona łapka oznacza czyste konto. I to nas bardzo cieszy. Zobaczcie jesteśmy wie? potęgą. Jesteśmy potęgą, jak to w bramce zazwyczaj. Tylko Kamil Grabara nie zachował czystego konta w ten weekend przegrywając 1-2 z Norseland, a poza tym 0-0 Marcina Bułki z Reims, 1-0 Radosława Majeskiego z Ren, 0-0 Łukasza Skorupskiego z Frozinone, 2-0 Bartomeja Drogowskiego z Arisem i wreszcie 1-0 Wojciecha Szczęsnego w prestiżowym starciu z Fiorentiną. No i ta kapitalna interwencja, która podbija serca obserwujących konto Eleven Sports na Twitterze. No, po strzale Nico Gonzalesa to naprawdę był nie lada wyczyn. Musiał się wyciągnąć, musiał szybko zareagować po rękawicach od poprzeczki, ale udało się to obronić. No tak, no takie interwencje wiralowe cieszą się dużą popularnością. Kilka tygodni temu mieliśmy podobną, jeszcze bardziej spektakularną w wykonaniu Skorupskiego w meczu z Lazio. Też pofrunął tam jeszcze w zwolnionym tempie, to seria wyciągnęła i pokazała, także no to się... Na pewno podoba, ale zobaczcie w ogóle, jak to wszystko wygląda na tej grafice. Naprawdę jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o bramkarzy, i to jest problem, o którym w ogóle nie powinniśmy rozmawiać. To w ogóle nie jest problem, może tak. No już patrzę na 10, a nawet 15 lat do przodu w kontekście kadry. No, mamy tutaj bramkarzy, a za chwilę pewnie pojawią się kolejni. No, coś nam się przynajmniej w tej Polsce udaje, są to bramkarze. Witam szefów, pisze Michał Tokarski. My też cię drogi Michale witamy, a w zwraca uwagę, że Juve wczoraj w drugiej połowie miało 16% posiadania piłki. Rzeczywiście, nie oglądałem tego meczu, przyznaję się bez bicia, ale statystyki były, że tak powiem, rozgocące. Mordowanie futbolu, mordowanie kibiców przed telewizorami, naprawdę to jest coś, co... Co się nie powinno już we współczesnym futbolu wydarzać? W przypadku tak, takich klubów jak Juventus. Oczywiście Allegri tam się broni jak tylko może. Co ciekawe, on potrafi tą swoją narracją przekonać niektórych do swoich. Racji i, i mu się to udaje. Niektórzy go bronią, twierdzą, że nawet jakby tam przyszedł Conte czy Guardiola, czy Dezerbi, to mając w pomocy Rabiota, McKenziego i Lokateliego, to i tak oni by lepiej nie grali. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ale. No w ale by to momentu, było szczęście, końcu... jakby wzięli za Gregor Roberto Dezerbiego. Nie, w no to różne było, różne... Słuchaj, oni idą pod Tiago Motte, co już może być dosyć dużym szokiem. Znaczy, idą. Złożyli mu propozycję, on podobno zaakceptował warunki. Pytanie tylko, czy zaakceptuje ostatecznie to przejście, bo tutaj o tym jest dosyć głośno we Włoszech, on nie podjął jeszcze takiej decyzji jak Szabialonzo w Bajerze, że na pewno zostaje na kolejny sezon. Bolonia może mieć problemy, jeżeli awansuje do Ligi Mistrzów. Taki paradoks drużyn, którym taki awans może zrobić więcej krzywdy i może to być jedno wyskok, bo tam kilku piłkarzy też jest szykowanych z Boloni do odejścia. Milan idzie po Zirgzego, Juventus ma ochotę także na Luisa Fergusona, rozchwytywany jest Calafiori, więc ta Bolonia może wyglądać zupełnie inaczej, no ale to na inny odcinek. Tak powiedziałeś o, tych, o tym czystym koncie Wojciecha Szczęsnego. 13 w tym sezonie, można powiedzieć spokojnie, że idzie na rekord, bo, bo jego rekord seria 14 raz miał taki wynik w Juventusie, raz w Romie, teraz ma 13 tych kolejek całkiem sporo jeszcze do końca. Tak sobie rzuciłem okiem też na to jak Wojciech Szczęsny ten procent obronionych strzałów, on jest niesamowicie powtarzalny naprawdę. Każdy sezon jaki spędził w Juventusie to jest powyżej 70% i to tak grubo powyżej. Teraz 74,4, poprzedni sezon 75, poprzedni jeszcze, jeszcze wcześniejsze 75, nie schodzi poniżej 70 oraz miał nawet 80%. To nawet porównując generalnie do tych bramkarzy topowych lig, taki każdy każdy wynik powyżej 70% to jest bardzo dobry rezultat, a on w zasadzie nie schodzi z takich wyników od wielu, wielu lat. W sumie ostatni sezon poniżej to jeszcze w Arsenalu, miał wtedy 66. Ja, może kontrowersyjnie, ale uważam, że gdyby nie Wojciech Szczęsny, to Juventus z obecną formą i z takim podejściem do futbolu, to byłby się, biłby się z Torino o dziewiąte miejsce w tabeli, i to jest całkiem realne. Ta drużyna po prostu gra przeciętnie, mimo tego, że ma całkiem niezłych jakościowo piłkarzy. Mocne słowa Mikołaja Kruka, niech teraz zatkają uszy kibice Juventusu, ale proszę bardzo, Maciek tutaj zauważyłeś szybko, podesłałeś nam to, co oczywiście wypatrzył w swoim przeglądzie prasy Marcin Nowomiejski, Wojciech Szczęsny i Łukasz Skorupski, wybrani bohaterami, czyli il migliori w swoich, w swoich spotkaniach, w tych, w których, w których grali 0-0 z Frosiną, no 1-0 z Fiorentino, a Radosław Majewski też nawet w kolejki, czyli nie tylko najlepszy piłkarz swojego spotkania Monaco, tylko całego, całej kolejki francuskiej Ligue 1. Jeszcze do Skorupskiego na moment. Kolejne czyste konto. Jedenaste już, co też w przypadku kolejnego polskiego bramkarza trzeba odhaczyć i zaznaczyć. To jest więcej niż ma... Nie, przepraszam. Tyle samo co ma Mike Manion w Milanie. To jest tyle samo co ma... Ter Stegen w Barcelonie to jest tyle samo co Madonna Ruma w PSG, więc to jest naprawdę wynik godny najlepszych bramkarzy na, na kontynencie. No, taka jedenastka kolejki, już wracając do, do Majeckiego, L'Equipe to myślę, że ma swój wymiar we Francji, bo to jest jednak taka gazeta prestiżowa i znalezienie się tam to, to jest na pewno docenienie dobrego występu, A przecież jeszcze niedawno można było się obawiać o te, o te mecze Radosława Majeckiego, więc jeśli teraz z tak dobrą oceną indywidualnego występu trafia do jedenastki kolejki, to to by był taki moment, kiedy na dłużej w tej, tej bramce Monako po prostu zagości. Szósty z rzędu występ w, pierwszej, w pierwszym składzie Monako trzecie czyste konto. Odkąd Majecki broni w drużynie Adiego Hytera, to jest ona bez porażki. Ma dwa remisy, w tym z Paris Saint-Germain i trzy. Trzy zwycięstwa, tylko punkcik straty do drugiego Brestu, z którym, rewelacyjnego z którym będzie się wiła o wicemistrzostwo Francji. Także Wojciech, szczęsny jak zawsze szef, młoda gwardia też podgryza. Do szczęstego jeszcze sobie dzisiaj wrócimy. Będziemy jeszcze odnosić się do jego rozmowy w futraku, a tymczasem już przechodzimy do obrony i zerkamy jak wygląda tam sytuacja tam aż tak kolorowo nie jest chociaż tak na przykład taki Jan Bednarek w swoim występie też zaliczył czyste konto w meczu z Blackburn tam było 0 do 0 po 90 minut zaliczyli też Tomasz Kędziora w ważnym zremisowanym 2 do 2 spotkaniu z AEKiem 90 minut Pawła Bochniewicza ale kolejny mecz w którym traci jego drużyna Herenthein sporo bramek bo to 2 do 3 z Utrechtem Marcin Kamiński on jest raczej generalnie dalej od kadry. Ostatnio grający w barwach szalkę, podobnie jak Michał Karbownik, też druga Bundesliga i Herta Berlin. Paweł Dawidowicz 90 minut w składzie Ellasów, przegranym 1-2 spotkaniu z Geną. I Tymoteusz Puchacz. To jest nazwisko, przy którym chcieliby, chciałbym się na moment zatrzymać, bo poświęciłem mu ostatnio tekst na stronę meczyki.pl, który jeszcze z tego miejsca serdecznie polecam. Poprosiłem Tomka Urbana o trochę wypowiedzi na temat tego, co prezentuje Tymoteusz Puchacz w drugiej Bindeslize. Oczywiście na fali tego dośrodkowania zrzutu wolnego, po którym padł gol na 2 do 0 w półfinale Pucharu Niemiec Zarbryken, bo to miało miejsce we wtorek, więc w tym tygodniu od ostatniego international level myślę, że warto o tym porozmawiać i mamy z jednej strony Kaiserslautern w finale Pucharu Niemiec 25 maja na Stadionie Olimpijskim. Delikatnie mówiąc nie będą faworytami, bo zagrają z Bayerem Leverkusen. A z drugiej strony to jest przedostatnia drużyna drugiej Bundesligi i realnie zagląda im w oczy widmo spadków. Ten weekend też y, przegrali swoje, y, swoje spotkanie z HSV, tym razem 1-2. Oczywiście to było trudne wyjazdowe spotkanie. Jeżeli jeszcze raz bym poprosił ten cytaci, który się nam przed chwilą pojawił, to ja przeczytam go również dla tych, którzy nas y, słuchają. Zapytałem Tomka, czy w razie spadku każdy stąter do y, trzeciej Bundesligi. To puchacz może się obawiać o to, że nie będzie chętnych na jego, na jego zatrudnienie. Na zapleczu jednak niemieckiej ekstraklasy. Tomek nie ma takich obaw. Spokojnie by się obronił w innym klubie drugiej Bundesligi pod kątem piłkarskim. Wnosi na boisko pozytywną energię. Jest zawzięty, wybiegany. Świetnie bije stałe fragmenty. Liczby też mówią same za siebie. W 28 meczach, teraz już w 29, jeden gol i 10 asyst. Licząc Ligę i Puchar Niemiec. To znakomity dorobek jak na bocznego brońca. Oczywiście pamiętamy, że on jest cały czas piłkarzem Unionu Berlin do którego jest wypożyczony do trzeciego już kolejnego klubu po Panathinaikosie i Trabzonsporze. Natomiast, no właśnie panowie, trzeba można się tutaj zastanowić, czy, czy do kadry na euro w niezłej formie Tymoteusz Puchacz. I jeszcze za chwilę pokażemy wam ciekawy też tweet Tomka Świąkały, który to zauważa, bo też liczby indywidualnie bronią Puchacza ale no pamiętamy, Patryk Peda, trzecioligowiec, to była duża kontrowersja, tu potencjalnie człowiek, który też może wylądować za chwilę w trzeciej lidze albo w barażach o utrzymanie. Mówisz, że liczby bronią, też jeszcze koledzy dodają z kadry swoje, że takie aspekty pozaboiskowe w przypadku Tymoteusza Pohacza też są istotne, natomiast myślę, że tutaj w powołaniach przede wszystkim będzie się sztab jednak opierał na tej indywidualnej analizie, a czy to ze słów Tomka Urbana, czy z tych liczb, które wrzucił do siebie na Twittera Tomek Ćwiąkała, to też wynika, że po prostu indywidualnie. Bardzo w ostatnich tygodniach Tymoteusz Puchacz się broni. To, to są te liczby, o których wspominaliśmy. Trzeci w asystach oczekiwanych, czwarty w dośrodkowaniach, trzeci w akcjach jeden na jeden i pierwszy w kluczowych podaniach. Do tego gra niemal wszystko. Tutaj też, jak Tomasz Świękawa zauważa, więc akurat taki zawodnik lewonożny na tę stronę, który jeszcze dodatkowo ma ten atut, że wnosi dużo pozytywnej atmosfery do, do grupy. To też można było zauważyć podczas ostatniego zgrupowania, no, ale przede wszystkim. To, to jest jakiś dodatek. Natomiast przede wszystkim, jeśli broni się piłkarska, to, to nawet jeśli jego klub gra słabo i jest coraz bliżej trzeciej Bundesligi, a, a jeśli nic nie pomyliłem, to, to w którymś z programów padło takie stwierdzenie, że Kaiserslautern ma też chyba dosyć trudny terminarz w ogóle do końca sezonu. Więc niewykluczone, że oni tak, naprawdę... Że oni mają trudne wyjazdy, bo mają z czołówką, mieli z HSV, mają z Hertą choćby jeszcze, a mają u siebie mecze z tymi bezpośrednimi rywalami, właśnie z tym dołem tabeli. Jest taki niejednoznaczny ten, ten terminarz, ale też Tomek zwraca uwagę. E, właśnie tutaj widzimy ten cytat, który zapowiadałem, szczęsnego z rozmowy z Łukaszem Wiśniowskim. Oczywiście żartobliwie, że e, kiedy Tymoteusz Puchaczyś na zgrupowaniu, to playlista wygląda dużo lepiej, bo na tych filmikach, Złączy Nas Piłka, było widać, że on generalnie odpowiada za to, co leci w szatni, co leci w autokarze. Mogę powiedzieć dużo dobrych rzeczy o Robercie Lewandowskim, mówi jak zawsze z przekąsem Wojtek Szczęsny, ale niech już nie odpowiada za playlistę, niech odpowiada za to Tymek. Możemy go nawet poływać tylko po to, żeby te listy, żeby te playlistę puszczał, bo trafia w gusty różnych grup wiekowych, jak przekonuje Szczena. Dobry DJ jest w cenie w dzisiejszych o, czasach. Słuchajcie, nawet w szatni, no, on chodzi właściwie z tym bumboksem zawieszonym na szyi, czy gdzieś tam pod pachą, on nie a, rozstaje się a z nim. Pod drugą pachą ma Jakuba Modera, bo się też nie rozstają te pyry, jak to ich określa Robert Lewandowski, jak widzieliśmy. E Wracając do aspektów sportowych, on gra na lewej obronie w Kaiserslautern, ale właściwie wypełnia funkcję wahadłowego, co jest moim zdaniem kluczowe, bo my będziemy grali wahadłami. Mamy Zalewskiego, który też gra na wahadle u mimo tego, że w Romie już nie jest wahadłowym, więc nominalnie. Mamy dwóch wahadłowych, chociaż oni na tych pozycjach w klubie nie grają, więc trzeba o tym też pamiętać. Natomiast, tak jak mówię, Tymoteusz Puchacz, patrząc na jego hitmapy, występy, liczbę ofensywnych zagrań w każdym meczu, to jest to człowiek, który spełnia wymagania także pozycji wahadłowego i to jest dobra informacja. Jeżeli będzie w takiej formie, w jakiej jest teraz, to tak, jedzie na euro jako rywalizujący o miejsce w składzie z Zalewskim. Chociaż wiemy, że, że raczej piłkarz Romy jest na razie na pole position pod tym kątem. Też KSZ Stalatran się dzisiaj rano pochwaliło, że w jedenastce kolejki Kickera drugiej Bundesligi znalazł się Tymoteusz tym Puchar, więc to nie jest tak, że my go tutaj tylko pompujemy, ale jeśli Kicker umieszcza go właśnie w takiej jedenastce, to, to też jest taka pewnie sprawiedliwa ocena tego, jak po prostu Zagrał, jest dowód mimo, na to, że mimo mamy rację. I... Mimo porażki jego drużyny, on indywidualnie w tej 11 kolejki się znalazł. Tak jest. Co na pewno świadczy o tym, że jest polak w dobrej formie. Na to też zwrócił uwagę. O, proszę, my już to wam też pokazujemy. Oczywiście na lewej obronie też Tomek Kurban zwraca uwagę, że niezależnie od nawet pomysłu taktycznego, jakim wychodzi. Kaiserslautern, bo raz gra na czwórkę, raz na wahadła, dla puchacza miejsce zawsze jest od początku do końca. Trenerzy też w tej drużynie się zmieniają, no bo wiadomo, że wyniki nie są takie pewnie, jakich by chcieli. Chociaż teraz po przyjściu ostatniego trenera one troszkę się poprawiły mimo dwóch ostatnich porażek, to tak czy siak zawsze, niezależnie od trenera, taktyki, miejsce dla puchacza w podstawowej jedenastce jest, więc nawet użył Tomek stwierdzenia, że znalazł po prostu na ten moment swoje miejsce na ziemi, ale oczywiście dużo zależy od tego, jak potoczą się dalsze losy Kaiserslautern, i gdzie teraz pod, poniesie kariera wychowanka Lecha Poznań. Jakub Marcinek, szefowie, proszę pozdrowić wszystkich kierowców autokarów, którzy Was słuchają. Panie Jakubie, Panie Szefie, Panie Kierowco, proszę cię bardzo. Pozdrawiamy niezwykle serdecznie wszystkich kierowców autobusów i innych środków transportu i kontynuujemy naszą podróż przez linię obrony. Mamy jeszcze drugą część listy obrońców i ich. Występów w tym tygodniu, w ten, w ten weekend. Tylko 11 minut Mateusza Wietewski, 90 minut Bartosza Berecińskiego i tym razem mm, zwycięstwo Empoli. Dobrze pamiętam tak, 3-2 z Storino. Proszę, proszę bardzo. Kamil Piątkowski bez minut, ławka z Walencją. Jakub Kiwiór bez minut, ławka z Brighton. Patryk Peda też na ławce, to nas na pewno nie cieszy. Kontuzja Matiego Kasza i kontuzja. Arkadiusza Recy. Do Kiwiora, który jest dzisiaj z nami i co zapowiadaliśmy, jeszcze sobie przejdziemy, kiedy otworzymy sobie taki wątek angielski, natomiast teraz może przejdźmy sobie do pomocników, jeżeli pozwolicie, żebyśmy mieli omówioną formację po formacji, a później jeszcze dalsza część naszych dywagacji, więc poprosilibyśmy pomocników, no bo tutaj mamy dwóch piłkarzy o, właśnie to widzimy, z trafieniami, to nie byle jakimi, nie wiem, które trafienie lepsze, które bardziej efektowne, no Szczerze. Świetne strzał Zielińskiego, ale dla mnie chyba jednak ten gol Frankowskiego. Taki wiecie, no. dla mnie gol Zielińskiego, bo on tak chciał uderzyć, a Frankowski no. dośrodkowywał. Okej, okay. okej, okay, okay. Sam się z siebie śmiał po tym golu, tak? ciesząc się z kolegami, tak? No dobrze, no to, to niech będzie. Jeszcze ten e, walor poprzeczki, jak się piłka odbija tak od poprzeczki, to zawsze a, to jest. Dodaję. Jeszcze dodaję u, uroku tej, tej bramce, Oj, z tej lewej nogi. Mój głos też na, na Piotra Zielińskiego. No dobrze, to wygrywa demokratycznie jednak bramka Piotra Zielińskiego. Kto nie widział, to was odsyłamy właśnie na media społecznościowe Eleven, bo tam można zobaczyć trafienie Polaka. Trafienie Jedno, i drugie. Drugie. I Jedno i drugie. A, Frankowskiego też, okej, okay, jasne. Frankowski w meczu z Leavr, gol na wagę remisu, a Zieliński w trafieniu w meczu z Mącą, gol w spotkaniu wygranym w końcu przez Napoli 4 do 2. Trochę musieli obaj zresztą poczekać na te gole. Zdecydowanie, no Zieliński to od 27 września od spotkania z Udineze. Łącznie w tym sezonie Zieliński w Serie A strzelił trzy gole. To jest trzeci ten w spotkaniu z Moncą, ale ta posłucha była długa. Natomiast już w poprzednim spotkaniu, nawet tym przegranym z Atalantą 0-3, Zieliński wszedł, i to była gigantyczna różnica, jeżeli chodzi o jego grę. W drugiej połowie, a w pierwszej Traore, który się moim zdaniem nie sprawdza w Napoli, i de Laurentiis go ostatecznie nie wykupi po zakończeniu tego sezonu. A Zieliński wszedł i to było to, było to Napoli, które zdobywało mistrzostwo w poprzednim sezonie, grając z Ozimenem, z Kwarackelią, z Politano, który strzelił jeszcze ładniejszego gola niż Zieliński w tym spotkaniu. No i właśnie z Zielińskim, który jak strzelił, to koledzy pobiegli do niego wszyscy. O nawet podbiegł, go wytarmosił za uszy, ze szczęścia, że, że Polak w końcu zdobył gola po tak długim czasie, bo, bo po prostu na to zasłużył. I myślę, że Zieliński, takimi występami, gwarantuje sobie dużo więcej minut do końca tego sezonu, mimo tego, że z Napoli odejdzie. Damian, widzę, że uważnie też nas ogląda, bo zwrócił uwagę na dwie asysty Michała. Skurasia pisząc, że Skuraś dwie asysty, ale co, po co nam on do kadry? Mamy grosickiego z ekstra klapy, pisze Damian XD do tego, do tego dodając. Jedno nie wyklucza drugiego. Kawa nie wyklucza herbaty, a o tym. Trochę wyklucza. Co? Tak, jednak. Mm -hmm. Czyli miejsce dla jednego klasycznego skrzydłowego, jakim jest. na jakiej pozycji gra. No dobrze, właśnie, no. tak, nie dajesz mi skończyć. Okej. Okay. Okay, to dokończ. <laughs> <mie> Grosicki <laughs> zajmuje miejsce, które mógłby zająć Skuraś, to chcesz powiedzieć? Ja. No to no dawaj, Skóraś dawaj. gra po prawej, prawda? Mm -hmm. Jest skrzydłowym. No. Tak samo jak Grosicki. A skrzydłowi nie są potrzebni naszej reprezentacji. No tak. potrzebni są wahadłowi. Więc skóraś w momencie. Tak, to gdy... bardziej na wahadłowego nadaje się skóraś niż Kamil Grosicki. To prawda. To powiedz to Grosickiemu i probierzowi. Musimy wykręcić szybko numer no i poinformować no no więc Tak, mamy jakiś błysk, Kamil, sorry. Mamy jakiś błysk ze strony Skórasia, który w klubie gra po prawej stronie. I teraz na prawym wahadle to mamy w ogóle jakieś zatrzęsienie. No bo tak, Frankowski, ewentualnie Kasz, tak? Jest w obwodzie Bereszyński, jest Marczuk z Jagielonii, który też nam się objawił ostatnio. I teraz do tego wszystkiego dochodzi skórać. No bogactwo, jakby. Nie patrzeć, tylko pytanie, czy skóraś faktycznie się nadaje na wahadłowego, tak jak choćby puchacz po przeciwnej stronie, który jest obrońcą i potrafi grać wyżej. A czy skóraś potrafi tak dobrze bronić? No Ja cały czas siedzę w systemie probierza. Jest na pewno bo on się nie zu zmieni. Zu Piłkarze ma inne charakterystyce niż Tymoteusz Mateusz Puchacz, no bo jeśli robilibyśmy ze Skórasia wahadłowego, to takiego z ofensywnym zacięciem. Ja pamiętam jakiś taki mecz. Lek poznań grał za kadencji Johna Van den Broma w poprzednim sezonie z Rakowem Częstochowa. Chyba chciał czymś wtedy John Van den Brom zaskoczyć. Raków Częstochowa Marka Papszona jeszcze wtedy. I jeśli dobrze pamiętam, jeśli Dawid Dobrasz nas ogląda, niech mnie poprawi, ale Michał Skóraś wtedy zagrał na lewym wahadle. Mhm. Bardzo często nisko bronił, i myślę, że jeśli nawet w konkretnych fazach meczów szukalibyśmy właśnie ofensywnych wahadeł, no to Michał Skóraś by się potencjalnie mógł do tego nadawać. On jest oczywiście bardziej skrzydłowym niż wahadłowym, ale jednak takie. Niewielkie, ale jednak doświadczenie myślę, że na tej pozycji wahadłowego też, też ma. Ale mamy bogactwo, słuchajcie, nie tylko w głowy, ale i na skrzydłach. Ból głowy, po prostu dobrobyt. O tym, czy zmieścimy tych 26 piłkarzy do kadry, to my sobie dzisiaj porozmawiamy i czy można by było w niej zmieścić właśnie Michała Skurasia. To będzie to, to potencjalne powiększenie z powrotem kadry na euro do 26, z 23 zawodników. To będzie dzisiaj taki motyw przewodni naszego spotkania, ale ja pozwoliłem sobie jeszcze szybko tutaj wykręcić numer do Mariusza Mońskiego przed naszym, przed naszym programem, eksperta z Retro football, który który uważnie ogląda mecze Ligi Belgijskiej. Również, a zwłaszcza kiedy mamy takie, takie hitowe w sumie spotkanie w tej grupie mistrzowskiej, bo tam jest cały czas ten system trochę podobny do SA37, który pamiętamy. Są play-offy i właśnie w tym spotkaniu prestiżowym z Anderlechtem dwie asysty, jedną z rzutu rożnego zaliczył Michał Skóraś. To jest kompletnie inny piłkarz niż jesienią, powiedział mi Mariusz. Moim zdaniem powinien dostać powołanie do reprezentacji. Walczy w defensywie odważnie drybluje. Wczoraj po faulach na nim dwie żółte kartki dla rywali. Widzimy nazwiska takie dość znane. Strzela i do tego jest pierwszy do dostałych fragmentów gry. Pewnie jak Skov Olsen będzie pełni zdrowy, to skóra usiądzie na ławce, ale obecnie moim zdaniem jest w lepszej formie niż Antonio Nusa, mówi Mariusz Moński. Bardzo ładna hmm, laurka czy cenzura występu? występów w ogóle w ostatnich tygodniach Michała Skurasza, który przebudził się w tej drużynie po bardzo trudnej jesieni. Jest w jednej bardzo ważnej klasyfikacji czy zestawieniu w ligi belgijskiej Michał Skóraś udane dryblingi procent udanych dryblingów 70 to jest trzeci wynik na tle wszystkich zawodników w lidze belgijskiej więc widać że ma taką smykałkę po prostu do wygrywania pojedynków do, 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 do dobrego dryblowania bo, bo tylko dwóch zawodników robi to, to skuteczniej niż Michał Skuraś chociaż tak patrząc nawet też na liczbę rozegranych minut to jest niecałe całe 700 w lidze odstaje pod tym względem na pewno od większości piłkarzy w tym zestawieniu ale to jest taki przypadek zawodnika który trochę znikł nami Jesienią i poważnie się obawialiśmy, że Odszedł do Belgii, ale co, co będzie dalej? On na moment się albo inaczej pokazał taką chyba zwyżkę formy, czy też że to zamierza, że to idzie w dobrym kierunku tuż przed powołaniami, bo chyba tego samego dnia, kiedy Michał probierz wysyłał powołania na baraże, to on zdobył bramkę w europejskich pucharach, tylko widocznie wtedy jeszcze za mało pokazał, aby na to powołanie zasłużyć, ale jeśli będzie kontynuował tę, tę serię i, i grał przede wszystkim regularnie w podstawowym składzie, to, to myślę, że taki piłkarz on przecież był już na dużym turnieju, tak? Bo to jest reprezentant z Katary, on się wtedy na boisku pojawiał, to, to myślę, że w grze na pewno będzie. Słuchajcie, to ja mam propozycję, każdy będzie mógł sobie własne zdanie na temat skurasia wyrobić. W niedzielę o 13.30 w Eleven Sports 2 mecz Brugia kontra Royal Antwerp, 13.30 komentuje Sebastian Habiniak. Proszę zapisać, Proszę, obejrzeć, brzmi jak będzie krans, można rozsobu. zobaczyć sobie Skurasia w pełnej krasie. O. Mi naprawdę dobrze. Zamiast Familiady polecamy Brugia Royal Anwerpia w najbliższą niedzielę o 13.30 w Eleven Sports 2. I zobaczymy rzeczywiście jak to wygląda na własne oczy z tym Michałem Skurasiem, który tak jak maćko mówisz 45 minut w meczu z Argentyną na Mundialu. Powoływany był przez Fernando Santosza, powołany był już też raz przez Michała Probierza. Mogłoby nam to umknąć, ale we wrześniu w pierwszych, a nie przepraszam wrzesień to jest jeszcze... Fernando Santos. Michał Probierz zaczynał w październiku Październik. wyjazdem z Wyspami Owczymi, więc u Michała Probierza jeszcze powołania nie dostał. Kto wie, może czas to zmienić na czerwcowe spotkania. Poproszę o informację, czy mamy drugą część listy pomocników, żeby sprawdzić jak to wyglądało. Mamy, więc pokażmy ją. A co? Sebastian Szymański nie grał. W tym, w tym, w tym czymś co się wydarzyło co się wydarzyło w Turcji Jakub Piotrowski też nie grał przeprowadziłeś brutalne śledztwo Mikołaju więc opowiadaj dlaczego ci dwaj ważni piłkarze reprezentacji Polski w ten weekend nie grali do Jakuba Piotrowskiego, to w dalszym ciągu mam znak zapytania, bo regulamin bułgarskiej ligi, do którego się dokopałem, ale niestety nie jest przetłumaczony w żaden sposób, nie mówi jasno, czy piłkarz jest zawieszony, jak ma cztery żółte kartki, czy pięć, a Piotrowski ma cztery. Dostał czwartą w poprzedniej może kolejce. Może prewencyjnie nie gra. No może prewencyjnie walkory. został oszczędzony, ale był w ogóle poza kadrą. To już się zdarzało w tym sezonie, także to nie jest chyba jakiś... Yy, Powiedzmy objaw do niepokoju, ale nie zagrał. No, Szymański nie zagrał, wiemy dlaczego. Ja nie wiem, jak to w ogóle dochodzi do, do takich sytuacji w lidze, która chce być poważna, no, ale, ale tak wyszło. No i trzeba chyba poczekać do następnej kolejki, żeby się przekonać, co z tym Piotrowskim. No bo jak wiemy, nie jest do obejrzenia żaden mecz łudogorca razgrat przynajmniej w tej części świata, bo są, są poblokowane te transmisje nawet na, na platformach, yy, tak? Na Whitecoucie też nie da się obejrzeć. Tym, bo nawet też Proby, Michał Probisz mówił, że, że nie da się, że oni muszą różnych swoich takich sposobów wewnętrznych używać, żeby śledzić mecze Ligi Bułgarskiej, bo, bo nie da się tego w żaden sposób, nawet na, na platformach scoutingowych zrobić. Także tak. ja liczę już tak pomijając to najbliższe mecze Piotrowskiego, że on po tym sezonie przejdzie do Ligi, którą będziemy mogli oglądać co weekend i, i Jakuba Piotrowskiego częściej. Tak jest, no Ligi Tureckiej też nigdzie legalnie oglądać nie można, ale przynajmniej na tych platformach, jak mówisz, scoutingowych, tam są, tam można oglądać fragmenty, skróty tych, tych spotkań. A z Bułgarią bywa trudniej. Akurat mecz Galatasaray z Fenerbaszy to był super puchar, tak? Turcji. Super puchar. Ale mecz, w którym koniec końców Galatasaray zagrało tak na Galatasaray. Nie no do... można to w skrócie opowiedzieć. No, drużyna Fenerbacze wystawiła kadrę U19, w związku z tym, że mają ważne mecze w tygodniu. Prosili o przełożenie władze Ligi. Władze Ligi się nie zgodziły, no więc Galata wyszła pierwszym garniturem. Fenerbacze wyszło rezerwami, powiedzmy. Pierwszy goli kardygo w trzeciej minucie. Piłkarze Fenerbacze za zgodą trenera zeszli z boiska, koniec spotkania. Mało tego, piłkarze Galata Saraj przyklaskiwali schodzącym piłkarzom Fenerbacze. Czyli oni też chcieli przełożyć to spotkanie, żeby już nie pozostawić tego w takim totalnym smrodzie. No to zagrali między sobą gierkę wewnętrzną piłkarze Galata Sarajna, ale to jest niepoważne. No, to jest jakiś... Jakiś błąd w Matrixie w ogóle, co się dzieje w tej Turcji? Jak nie strzelanie na boisku, albo bieganie z pistoletami przez, przez jakieś awantury i, i, i kopaniny, to, to, to takie sytuacje. No więc duży minus dla, dla Ligi Tureckiej za to, co za wizerunkowo w ogóle, panie? tak. Rozgrywki w Turcji nie mają łatwo to prawda Sami sobie nie pomagają zdecydowanie tak ciągłe, ciągłe skandale natomiast my wróćmy jeszcze do tej listy pomocników żeby ją sobie dobrze podsumować bo tam są nazwiska które jeszcze się pojawią na takich naszych subiektywnych wyborach kandydatów właśnie do tych dalszych miejsc w kadrze ludzi którzy mogą, mogą zagrać trochę nieoczywistych natomiast no, Jakub Kałuziński to jest właśnie takie tego typu wydaje mi się ciekawe nazwisko. 90 minut pomocnika Antaliasporu i asysta w meczu z Ankaraguczu. To był mecz w środku tygodnia, jeżeli dobrze pamiętam, zostając na moment w Turcji. Niestety znowu cały mecz na ławce Nikoli Zalewskiego. Derby z Lazio. Niestety znowu cały mecz na ławce Jakuba Kamińskiego. Zupełnie nie zmieniła jego sytuacji zmiana trenera. Od przyjścia Ralfa Hasenhitla nadal Kamiński nie zaliczył nawet minuty. No to nie są dobre wieści. Cały mecz na ławce. Mateusza Łęgowskiego i tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o pomocników. Tę pierwszą część jeszcze możemy szybko sobie pokazać. Te listy możemy wrócić. Byłbym zobowiązany to wtedy byśmy sobie odhaczyli super dzięki choćby prawie cały występ Szymona Żurkowskiego w meczu z Torino o którym mówiliśmy wygranym przez Empoli 3 do 2 33 minuty Kamila Juźwiaka 45 minut Kacpra Urbańskiego cały mecz Damiana Szymańskiego w starciu z Tomkiem Kędziorą prawie godzina Krystiana Bielika prawie cały mecz Karola Linettego a więc tak to się prezentuje i jeszcze Napastnicy. Jeżeli możemy teraz sobie to podsumować, dzisiaj, znaczy w ten weekend, nasi napastnicy, jeżeli dobrze widzę, bez gola. Co prawda trafił Karol Świderski. Trafił, trafił. Ale bramka pechowo nieuznana. Tak, partner z drużyny Mitrowicz okolano przekroczył linię spalonego na powtórce. Tam się doszukiwali faktycznie, ile to było centymetrów. Ładna akcja. Świderski, co prawda, dołożył nogę do pustaka, no ale musiał się znaleźć w odpowiednim tempie. On na spalonym nie był. Werona ostatecznie przegrała to spotkanie z Genoul 1 2. Bardzo mi jest szkoda tego, że on nie trafił, bo naprawdę było widać w nim taką energię i chęć tego, żeby, żeby grać i strzelać gole. Bo on wziął piłkę z bramki, szybko poleciał do kibiców na Bentegodi, machał rękami, krzyczał, wyzwalał jeszcze w nich większe emocje i doping. Także, gdy podniósł ostatecznie sędzia rękę do góry, to, to wszystkim nam się zrobiło przykro, patrząc na, na te obrazki, no ale, ale Znowu zaczynał z ławki rezerwowych. To jest dosyć niepokojące, że on nie dostaje praktycznie szans od, od pierwszej minuty. Natomiast no może ten czas jeszcze nadejdzie i, i obo nadszedł jak, jak najszybciej. Poza tym Krzysztof Piątek 90 minut, ale bez trafienia. Adam Buksa 90 minut, ale bez trafienia. To są chyba minuty z poprzedniej kolejki, bo Liga Turecka w ten weekend chyba nie grała tak regularnie przez ten super puchar ale to są... I w tygodniu chyba coś grali, to jest... Grali w tygodniu, mhm. to, są, to, są z tygodnia, to są z tygodnia liczby, jeżeli chodzi o, o buksę czy, czy piątka. No Arkadiusz Milik jest kontuzjowany, Przem? więc on poza kadrą, Ma ale... Do tego, dzisiaj zmienił agencję e, menedżerską i szykuje się do kolejnego transferu. Zobacz, my to wszystko Tam. mamy kochane pod ręką, proszę cię, proszę cię bardzo. Ta nowa agencja to jest Stellar, jak nam podrzucił tutaj na naszej newsowej grupie Tomek Wodarczyk, więc to jest ta jedna z największych agencji piłkarskich w Europie. który z Polaków też niedawno do niej dołączył. Chyba Kuba Moder, jeżeli dobrze pamiętam. Tak mi się tak mi się wydaje. Ale jeżeli się mylę, to możecie mnie tutaj szybko poprawić. Mówisz, że to jest tego. szykowanie się pod tak, transfer? Tak. Dlaczego? Tak, tak. No bo Juventus... Nie chcę chyba już Arkadiusza Milika, a nie jestem przekonany, czy Arkadiusz Milik chce pozostać też dalej w Juventusie. Mimo tego, że ten kontrakt mógłby być przedłużony jeszcze o rok, czyli do czerwca 2025 roku, to moim zdaniem tego lata będzie kolejna zmiana w karierze. A widzisz Arkadiusza jakieś miejsce Milika. dla niego w którymś... Na ten moment no, ciężko mi jest pewnie powiedzieć. Pewnie czołówka włoska, no bo tak jak patrzymy przynależność klubów Arkadiusza Milika, no nie to nie spodziewałbym pewnie. się, żeby szukał mhm. po klubach niżej niż top 6, top 7. Nie jestem pewien, czy, czy Włochy w ogóle. Czy znowu nie zmiana ligi, tak jak był ten wyskok do Francji? Milik się nie boi zmian lig, prawda? Grał w Niemczech, chociaż no w przypadku Bayeru to nie można powiedzieć, że tam dużo jakoś grał. Był też w Holandii. Zostały więc... mu jeszcze dwie te ligi Stop top 5, czyli Hiszpania albo Anglia. No tak, no, może, kto wie. To wie, ta, ta kariera może wyglądać naprawdę ciekawie Trzeba by było po prześledzić, latach, Trzeba by było prześledzić ścieżkę piłkarzy, którzy są pod skrzydłami tej agencji, gdzie najczęściej do której ligi trafiają, bo to ma duże no, to znaczenie. No to głównie na gwiazdy z Premier League, tak? Mi się zawsze kojarzy, że Stellar tak mocno reprezentował Gareta Bale'a w tych rozmowach z Realem Madryt, kiedy Real by już dawno chciał, żeby on odszedł, a on konsekwentnie tam sobie siedział i grał w golfa. Natomiast szybko się poprawiam, inna agencja, to też Włodar informował, dlatego mi się to wszystko pokręciło, ale rzeczywiście pod koniec lutego zmienił barwy Jakub Moder, ale dołączył do agencji CAA Base, to jest też duża brytyjska agencja, też ma naprawdę kilku znakomitych piłkarzy, ale to nie jest yy, yy, Stellar. Natomiast Moder chyba transferu nie planuje. W sumie to jest świetny łącznik. To jest dobry moment, żeby przejść do tematu Jakuba Modera. 63 minuty w meczu z Arsenalem i trochę chciałbym się tak głębiej przyjrzeć jego sytuacji, Maćku. Jak on w tym meczu zagrał? Znowu jak Moder, czyli nieźle, ale Myślę, że tutaj trudno tak ocenić występ Jakuba Modera bardzo indywidualnie, biorąc pod uwagę, z jakim zespołem zagrało Brighton, bo Arsenal był po prostu wyraźnie lepszy i zasłużenie wygrał. Jakub Moder się starał, dużo biegał, pokazywał, zaliczał kilkanaście podań, natomiast tych konkretów brakowało, bo też generalnie brakowało tych konkretów całej drużynie Brighton. Zagrali z najlepszym zespołem w tym momencie Premier League, bo, bo przecież po tej kolejce Arsenal został liderem i, i tutaj trudno jakoś bardzo wyróżniać indywidualnie Jakuba Modera też na tle kolegów z drużyny. Jeden strzał, taki strzał z bardzo z pozycji, gdzie szansa na zdobycie bramki była bardzo niewielka, bo to było pewnie 25, może nawet 30 metrów. Znowu zagrał na takiej pozycji jak z Liverpoolem, czyli w zasadzie na pozycji numer 10, może nawet czasami jako taki pomocnik napastnika, bo, bo bywały takie momenty, kiedy Brighton nie miał piłki, że on był tym zawodnikiem pierwszym do pressingu. Danny Welbeck wracał bardziej na własną połowę, czy też w okolicy Linii środkowej, a jako pierwszy naciskał rozgrywających piłkę zawodników w Arsenalu Jakub Moder, więc tutaj mamy pewną zmianę w porównaniu do tego, co było, kiedy on wrócił tuż po kontuzji, bo, bo zagrał pierwsze to spotkanie z Nottingham Forest pod koniec listopada i wtedy też przecież pytany przez Kubę Krupę w wywiadzie pomyczowym dla dla Via Play, on mówił, że Roberto de Zerbi widzi go na pozycji numer 6, że oni grają na dwie dziesiątki, na dwie szóstki, no i że ta pozycja, na której on najczęściej trenuje, to jest ta pozycja defensywnego pomocnika. Natomiast tutaj mamy zmianę, no bo zagrał ja na tej dziesiątce z Liverpoolem, zagrał także z Arsenalem. Jakbym miał porównywać te dwa spotkania, bo nie zagrał w środku tygodnia, znaczy zaliczył samą końcówkę, ale nie było go w podstawowym składzie z Brentford. To też pewnie kwestia tego, że on jednak nie jest gotowy na, na takie granie, co 3-4 dni tylko, tylko tutaj trzeba uważać. Jeśli miałbym Porównać te dwa mecze w podstawowym składzie, czyli dwa mecze na tle zespołów, które rywalizują o mistrzostwo Anglii, to powiedziałbym, że na Amfit zagrał lepiej. Tam był więcej pod grą. Tam generalnie Brighton miało też więcej z gry, bo, bo zmierzyło się z Rywalem, który owszem jest też obecnie już na drugim miejscu, ale z którym chyba trochę łatwiej porozgrywać akcje, który słabiej broni, który da ci więcej możliwości do tego, aby przebywać z piłką na ich połowie, a Arsenal po prostu zmiażdżył Brighton i tutaj no trudno jakoś zachwycać się Jakubem Moderem też, bo, bo on po prostu trochę podobnie jak pozostali piłkarze Brighton, padł ofiarą. Tego, na jakim poziomie zagrał Arsenal, zmieniony po, po nieco ponad godzinie, ale ani z nim na boisku, ani bez niego, tak naprawdę Brighton większe szans z Arsenalem. Nie miał. Oglądał to spotkanie z trybun Sebastian Mila, który ostatnio często wizytuje południe Anglii. Proszę bardzo, tu mamy zdjęcie z Instagrama, spotkanie z Jakubem Moderem. No panowie już myślę, że są blisko związani, bo naprawdę Sebastian ostatnio cały czas można powiedzieć gdzieś tam na łączach z Roberto de, de Serbi. Ja się nie dziwię, że, ja, ja, że wręcz zamieszkał prawie w Brighton, bo to urokliwa mieścina. Przyjemne, tak. Fajne Przyjemne miejsce do gadania mi futbolu. Też grają niezłą, niezłą piłkę z niezłymi rywalami i tutaj mamy też meldunek Sebastiana z, z Trybun. Następnego dnia też spotkał się z hmm, polskim analitykiem West Hamu, co prawda Łukasz Fabiański do kadry wracać chyba nie planuje, ale Bartek Andryszak, bo o nim mowa też z tego, co słyszymy, gdzieś tam podpowiadał mocno Sebastianowi na temat tego, jak wyglądają piłkarze, na przykład Holenderscy grający w Premier League, że tak będą, będzie też wsparcie, na ile się da Polaków pracujących przy tej najlepszej Lidze Świata, gdzie, gdzie, grają też nasi rywale grupowi, choćby właśnie, choćby właśnie Holendrzy, czego się można po nich spodziewać, takie taki konkretny zbiór, zbiór danych, które można by też zaprezentować naszym, naszym piłkarzom, przygotowując się do starcia czy to z Holandią, czy z Francją na Mistrzostwach um, Europy. No i pewnie złożył też życzenia Kubie Moderowi, bo wczoraj Moder skończył... Ile lat? Słuchaj, 25? 25 wydaje mi się. Tak, 25 lat. 7 kwietnia 1999 roku w Szczecinku urodzony. 21-krotny reprezentant Polski, więc my y, się do tych życzeń dołączamy. Składamy y, wszystkiego najlepszego. Życzymy no co, chyba powołania na Mistrzostwa Europy i... Gry, żeby się mieścił w kadrze meczowej. Proszę bardzo, meczyki też, meczyki też składają. Modernie widoczny, mizeria po raz kolejny, pisze użytkownik First. Ja bym tego na mizerią zdecydowanie nie, nie nazwał. To jest... już, już na pewno nie była mizery na film, bo tam naprawdę zagrał więcej niż przyzwoicie. Ma bardzo określoną rolę i, w, i bez piłki, i z piłką. Dobrze się z tą piłką czuje, swobodnie się gdzieś przy niej utrzymuje, mimo swoich gabarytów. To jest na pewno coś, czego wyróżnia w, w Premier League. I mamy taką, a tu od razu sobie zerkniemy na tabelę, po tym zwycięstwie Arsenal rzeczywiście awansował na pierwsze miejsce. Ma lepszy bilans bramkowy niż Liverpool. Wykorzystał remis Liverpoolu z Manchesterem United na wyjeździe. Ciekawy jest ten wyścig o Mistrzostwo Anglii. Tylko punkt dzieli pierwszą trójkę, a Brighton na miejscu dziesiątym za Chelsea, za Newcastle, za West Hamem właśnie. To zobaczmy sobie, jeżeli możemy właśnie takie pozycje, na których już w tym sezonie Jakub Moder grał. No bo ty masz kusie często. To, nie w tym sezonie, w ogóle, W ogóle w Brighton. Jeszcze Brighton. To, to tutaj bierzemy nawet pod uwagę kadencję Grahama Pottera i ten czas przed kontuzją Jakuba Modera. To pokazuje to, to zestawienie minut, ile on już zdążył funkcji pełnić w tej drużynie. Zdarzyło się nawet 16 minut na lewej obronie, tak to łajska zaklasyfikował. Natomiast to było jeszcze przed kontuzją za Grahama Pottera. Zdaje się mecz Carabao Cup trzeba było wypełnić lewą obronę i przez 16 minut tam... Ale nawet ja. widzę, że w ataku. 170 minut prawie, no jest uniwersalnym piłkarzem, ale jednak De Zerbi ma na niego rzeczywiście taki konkretny pomysł, to jest taka dziesiątka, rzeczywiście wysoko, wysoko presująca, ale on się porusza tak dość, powiedziałbym swobodnie też po, po boisku, no bo wiadomo, że Brighton też kiedy, kiedy rozgrywa to też... Zaprasza pomocników głębiej. To jest dla mnie też ciekawy wątek. Tej pozycji numer 10, na której ostatnio go widujemy. Tak zagrał z Liverpoolem, tak zagrał z Arsenalem. W kontekście tego, czy to jest miejsce na dłużej, czy po prostu potrzeba chwili, no bo w Brighton jednak też mają spore problemy z kontuzjami. Jeśli wróci żał Pedro, a on już jest gotowy, bo już się pojawiał na, na boisku, czy pozostanie jako Ponder właśnie na tej pozycji numer 10, bo tak. Jedna rzecz, która nam się z ofensywnymi pomocnikami kojarzy, no to są jednak takie konkretne udziały przy bramkach. Czy to gole, czy asysty. Natomiast tak jak za wiele rzeczy Jakuba Modera możemy w Brighton chwalić, i, i ten rozwój, niestety zahamowany przez kontuzję, oby wracał na, na dobre tory, bo, bo bardzo przyjemnie się Jakuba Modera oglądało przed kontuzją, no to jednak zero goli. To jest pewien zarzut, jeśli bioralibyśmy pod uwagę tego piłkarza jako ofensywnego pomocnika, bo jeśli grasz na pozycji numer 10 tuż za napastnikiem, czy czasem nawet w linii z danym wellbackiem grał Jakub Poder, no to nie mówię, że akurat z Arsenal miał jakieś wielkie szanse. Nie, tam był tylko strzał z bardzo daleka, ale taka umiejętność zdobywania bramek będzie potrzebna na tej pozycji. Więc pytanie, czy właśnie chcę go teraz nauczyć, tego Roberto De Zerbi, przystosować do tej pozycji i widzi potencjał, bo wiem, że to jest taki trener, który ma swoje ciekawe pomysły i koncepcje, czy po prostu potrzeba chwili, a jednak, kiedy większa liczba zawodników Brighton będzie zdrowa, to tak trochę cofnie Jakuba Modera, czy to na pozycję numer 8, czyli takiego bardziej uniwersalnego pomocnika, czy, czy nawet na, na szóstkę. Gdybym ja miał tak przydzielić Jakuba Modera do jakiejś roli, to on mnie najbardziej pasuje do, do takiej pozycji 8, czyli Takiego wszechstronnego pomocnika, który i piłkę odbierze, i piłkę rozegra, i ma takie wejście z drugiej linii. Natomiast ta pozycja numer 10, no sam jestem ciekaw, jak on się na niej czuje, jak się odnajdzie, on przejść kiedyś, nawet jeszcze tutaj w Polsce, jako środkowy. Na pasting. więc w sumie on już jak mieliśmy tę mapkę z podziałem minut, gdybyśmy rozszerzyli ją o całą karierę Jakuba Modera, to, to ja myślę, że w zasadzie nie ma, nie wiem, może na środku obrony nie gra, chociaż nie wykluczałbym, że, że i takie spotkanie gdzieś tam w jego karierze się mogło zdarzyć, więc, więc to jego doświadczenie jest ogromne, ale dla mnie to jest taki typowy, środkowy pomocnik, więc jestem ciekaw jak będzie ta, ta jego pozycja w Brighton się zmieniała, czy będzie się zmieniała, może będzie stała właśnie teraz na dziesiątce. A nie jest trochę tak, że jak Brighton ma piłkę, to on jest dziesiątką, a w momencie kiedy ją utraci, to staje się taką szóstką i gra przed obrońcami? Ja nie, wręcz to, wręcz w, zauważyłem, że czasami nie, staje się nie, dziewiątką. On w 4-4-2, on presuje najwyżej z Welbeckiem. Czasem kiedy nawet kiedy wyżej niż piłkę. dany Welbeck. Znaczy, mówimy o tych dwóch ostatnich spotkaniach, tak, których, o których o zagrał, ale z wtedy z jest przede naj... wszystkim. Kiedy nie mają piłki, to bywa najbliżej wysuniętym bramki rywala Zawodnikiem Brighton. Nawet bliżej niż teoretycznie dany Welbeck w niektórych momentach meczu. Welbeck jest odbiegania od lewej do prawej, zamykania pewnie stron, a modern, no, to, no tak, no to tak mniej więcej to. Jeśli dobrze to każe, to z Liverpoolą na przykład tak można było to odczytać. Odpowiadał za to, że mm, piłki nie dostawał albo utrudniać rozegranie Van mhm. Więc nie cofał. No nisko też na własną połowę. To też są tylko... specyficzne mecze, w których Brighton nie miało jakby też przewagi posiadania i nie mogło narzucić swojego stylu, tak. No tak, kiedy Brighton z kolei w drugiej połowie więcej posiadało piłkę, bo, bo Arsenal się już tak e, pragmatycznie cofnął, to Moder 163 w więc też to trochę inaczej mm -hmm. wyglądało. Tak, ale tak. Było, było widać, że jednak nawet w tych akcjach, kiedy w sumie z trzech pomocników składała się ta, ta linia środkowa Brighton, czyli Baleba, Gross i Moder, i było widać, że Moder jednak jest z nich najbardziej wysunięty, najbliżej bramki z pomocników ustawienia. Ale mam wrażenie, że ściąga go trochę głębiej, że są takie momenty, że on lubi sobie zejść do środka w okolice koła środkowego. Tam już był Baleba, Gross też jest takim piłkarzem, który ma w Brighton bardzo dużo Wiecie, swobody. że to u Dezerbiego jest wszystko płynne. Bro. Bardzo płynne, to prawda. Natomiast są takie sytuacje, w których wydaje mi się, że brakuje takiego właśnie doświadczenia w tej wysokiej grze Moderowi. Było choćby takie jedno prostopadłe podanie. On gdzieś dobrze wygląda w takiej małej współpracy z tą prawą stroną, ale ktoś mu podał prostopadle. To była ostatnia akcja pierwszej połowy w ostatnim meczu z Arsenalem. To aż się złapał za głowę dezerbi, bo nie utrzymał po prostu linii spalonego i dał się złapać na spalonym Moder. A to była dobra okazja, takie otwierające podanie, żeby złapać trochę przewagi bliżej polakarnego karnego Arsenalu. Trochę mu tego brakuje, trochę mało tych strzałów, a kiedy już do nich dochodzi, to też rzeczywiście brakuje skuteczności. To jest coś, nad czym na pewno musi pracować. Cały czas czeka na pierwszego gola w Premier League, a tych strzałów ma już pod 50, łącznie oddanych. Nie Dokładnie. wiem, czy nie był najbliżej na Old Trafford, kiedy się w poprzeczkę trafił. Dokładnie, dokładnie tak. No i ciekawy jestem tej dyskusji, bo wywoływaliście ją troszkę na, na czacie, czy powinien grać jednak w pierwszym składzie moder czy Piotrowski, no bo to, że moder wylądował na trybunach w meczu, w meczu z Walią, to była swego rodzaju niespodzianka. I to było ryzyko przede to wszystkim. To było ryzyko, były takie opinie, że gdyby coś się nie ułożyło zgodnie z planem, to mhm. może tego pożałować Michał Probierz. Ostatecznie to, to się rozeszło po kościach i z tego co wiemy, to Moder też sam jakoś to nie, nie jest załamany z tego powodu, nie będzie się obrażał na selekcjonera no tak. tutaj, bo, bo akurat oglądał ten mecz, ten mecz z trybun. Ale jakie decyzje? O tej cienkiej linii w tym meczu z Walią, zobaczcie, że mówił też Wojciech Szczęsny w rozmowie z Łukaszem Wiśniewskim na food Traku. Mówił, że tam przecież wystarczyło, żeby jeden z nas pomylił się w karnym a, a ja bym nie obronił I, i co? I narracja byłaby o 180 stopni odwrócona i wtedy to Michał Probierz zebrałby cięgi za to, że nie powołał Modera do kadry, takiego piłkarza, który zna tą angielską, walijską piłkę i dlaczego go zabrakło w kadrze, że może on był wtedy potrzebny, więc to jest tak cienkie wszystko e, balansowanie. To, że nam na, się na pewno brak i... Modera byłby ważnym argumentem pytania, tak, czy słusznym, tak. natomiast mnie to o tyle wtedy dziwiło, że Zawsze trzeba było brać pod uwagę, że na przykład Piotrowski doznaje kontuzji w pierwszej połowie i nie masz takiego yy, kogoś, kto jest bardzo podobny profilem zawodnikiem. Nie masz. Albo musisz sprawdzić Sebastiana no, Szymańskiego. Szymańskiego, albo Damiana Szymańskiego, prawda? Tak. albo Tarasa Romanczuka, ale... To nie są do no końca tacy sami piłkarze jak Piotrowski, a akurat Moder wydaje się, że jest dość podobnym, jeśli chodzi o, o styl gry. Natomiast y, patrząc na czat, to otworzyłeś Puszkę Pandory, Mikołaju, bo tutaj Damian i Leko po prostu y, 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 walczą na Miesz, argumenty. Nie? nie, walczą pomiędzy sobą na argumenty a. już od paru nastu ładnych minut. Skóra, czy Grosicki? Za i przeciw, naprawdę. Który jest lepszy? ankietka. Strasznie ciężko to wyważyć. Jeden gra w ekstraklasie, już doświadczony, drugi młody i przebija się w końcu w lidze w lidze zachodniej. Bardzo dobra inspiracja od Maćka, panie wydawco. Prosimy tutaj szybko o ankietę na czacie. Skóraś czy Grosicki? Kto ewentualnie do kadry na Euro? My to sami zaraz postaramy się z wami kochani rozstrzygnąć, ale jeszcze jeden polak, który no właśnie, liczyliśmy, że to może być taki polski pojedynek w sobotę o 18:30, ale nie był, bo Jakub Kiwior drugi mecz z rzędu Arsenalu oglądał z ławki. Drugi raz w wyjściowym składzie wychodzi Aleksander Zinchenko i drugi raz zmienia Go Takehiro Tomiyasu. Co to oznacza Twoim zdaniem? Maćku, czy jak twierdzą niektórzy, Kiwior no cały czas mi się myli moderski Kiwior Kibior po prostu odpoczywa na Bayern, bo tutaj taki jest plan Michaela Artety, czy jednak wróciła stara, e, stara hierarchia i Kiwior po prostu z powrotem wylądował na miejscu numer 3, jeżeli chodzi o lewych obrońców, kiedy ci dwaj wrócili po kontuzjach? O tym się pewnie przekonamy, kiedy poznamy skład arsenalu na mecz z Bayernem. Natomiast ja byłem, ja byłem zaskoczony, Ja zaskoczony, że nie ma Jakuba Kiwiera w podstawowym składzie, o ile to nie jest taka gra właśnie na to, że konkretnie pod rywala jakim było Brighton potrzebny był Zinchenko, ale z Bayernem już inaczej będzie to wiedział Mikel Arteta i postawi na, na Kiwiara, inaczej. Jeśli Jakub Kiwior stracił miejsce w składzie Arsenalu to nie zrobił tego na podstawie swoich występów na boisku w meczach ligowych. To znaczy może coś dojrzał Mikel Arteta w treningach, może ma inną koncepcję, może, muszą, może mu są potrzebni inni zawodnicy jak Zinchenko bądź Tomiasu. Ale jeśli porównalibyśmy sobie ten ostatni mecz ligowy, który rozegrał Jakub Kiwior, czyli 66 minut z Manchesterem City. Tutaj można by, jeśli ktoś tylko widzi te dane, a, a nie oglądał spotkania, to może pomyśleć. Pewnie po prostu jeździli jego stroną i należało zmienić Jakuba Kiwiora, bo sobie nie radził. Moim zdaniem nie do końca była taka prawda. Zaczął nerwowo to spotkanie hmm. Jakub Kiwior. Pierwsze 10, 12, może 15 minut miał mocno przeciętne, natomiast z każdą kolejną minutą radził sobie lepiej. W momencie, w którym w 66. minucie zmienił go Takehiro Tomiyasu, to gdybyśmy porównali występ ponadgodzinny Jakuba Kiwiora. I ten powiedzmy pół godziny Tomijasu, to uważam, że Jakub Kiwer zagrał dużo, dużo lepiej, bo, bo Tomijasu miał sporo problemów na tej swojej lewej stronie, kiedy zmienił Polaka, więc pozostałe te mecze, które też widzieliśmy, to, to naprawdę gdybyśmy jeszcze z tą planszą na moment mogli wrócić, tam było bardzo dużo świetnych spotkań Arsenalu. Tam było mnóstwo meczów zagranych na zero z tyłu, bo ta defensywa Arsenalu robi fantastyczne wrażenie w ostatnich tygodniach. Więc raczej za wiele. Na podstawie meczów nie możemy Kiwirowi zarzucić. Być może po prostu w niektórych meczach bardziej potrzebuje innego lewego obrońcy. Zniczenko jest lewą obrońcą, ale ma zupełnie innej charakterystyce niż Jakub Kiwirow. Być może tego potrzebuje Mikel Arteta, ale nie możemy powiedzieć, że Kiwirow coś zawalił, dlatego wrócił na ławkę rezerwowych. Jestem bardzo ciekaw, bo uważam, że to będzie też takie miarodajne, jaki będzie skład na mecz z Bayernem. Mówisz o tym, że Zinchenko jest zupełnie innym o innej charakterystyce piłkarzem niż Kivir, mamy takie porównanie z The z bomba ich tak zwanych radarów. To jest na pozycjach bocznego obrońcy jednak. Więc Proszę, są... Jakub Piotr Kivir tego nie Jakub wiedziałem. Jakub Piotr Kivior, ja też tego nie wiedziałem. To są, to są trochę inne kryteria niż gdybyśmy na przykład porównali zadania stoperów. No ale wiadomo, że kiwior, wszystkie te mecze grał na lewej obronie. Zinchenko to też nie jest stoper, więc skupiamy się na lewej obronie i tu nie jest tak, że Polak jakoś brutalnie odstaje. Oczywiście są takie Statystyki, w których Zniczenko wygląda dużo lepiej, to są te wejścia jego w, bardziej w zespół rywala, na połowę, na połowę rywala. No to jest coś, co wyróżnia Zniczankę, to nie tylko w porównaniu do Kiwiora, ale w ogóle na tle, na tle całej, całej ligi. To jest bardziej rozgrywający niż obrońca, tak naprawdę. Piłkarz, który chętnie wchodzi, pomaga, pomaga pomocnikom, dobrze utrzymuje się przy piłce, chociaż też strat notuje wyraźnie więcej niż Jakub Kiwior, co widzimy na dole. Po lewej więcej ryzykuje. stronie, tak jest, Polak też wygrywa więcej pojedynków główkowych, no bo ta gra Zniczenki, tak jak mówisz, jest dużo bardziej ryzykowna. Dużo mniej fauluje, bo to on jest częściej faulowanym, no i też widzimy w lewym górnym rogu, że dużo częściej jest po prostu w pojedynkach defensywnych pokonywany Aleksandr Zniczenko. Piłkarze o zupełnie innych atutach. Chociaż na przykład, kiedy spojrzymy na liczby odbiorów, przechwytów, to tutaj to, to jest wszystko dość zbliżone, ale generalnie, kiedy Zinchenko ma piłkę, no to on ją częściej traci i trudniej mu jest wygrać, odebrać piłkę przeciwnikowi, wygrać pojedynek w defensywie niż, niż Kiviorowi, No za to ma dużo więcej tych atutów w rozegraniu. Dużo pewniej czuje się z piłką przy nodze zdecydowanie niż Polak. I wychodzi na to, że w momencie, kiedy kontuzjowani byli Zinchenko, Tomijasu, to Kivior i tak musiał grać, bo Arteta za bardzo nie miał wyjścia. W momencie, Prawda. kiedy oni byli zdrowi a grało się na przykład z Manchesterem City, to Arteta wolał mieć większe zabezpieczenie z tyłu niż tracącego często piłkę i mniej bezpiecznego... Znaczy Zin Zinchenko w tym sezonie zawinił przy utracie większej liczby goli na pewno niż Jakub A Mamy odpowiedź. Nie ma to tutaj się doszukiwać drugiego dna. Na pewno nie, po, nie, na pewno nie jest pod, tak pewnym... podrywala pod moim zdaniem Kiwior zagra z Bayernem. Na pewno w defensywie właśnie... nie jest tak pewny jak Jakub Kiwior w tym momencie. I powiedziałbym, że na podstawie ostatnich meczów jest też dużo pewniejszy niż taki Herotomiasz. Tak, taki hirotomija na razie nie dał dobrych zmian. Taki cykl życia, taki hrotomia, sobie pozwoliłem narysować, że on doznaje kontuzji, co często, co kilka miesięcy, co najmniej. Po kontuzji bo potrzebuje sporo czasu, żeby wejść taki swój rytm i pierwsze mecze nie wygląda przekonująco i teraz jesteśmy na tym etapie. Tego wyjścia z ławki nie wyglądają dobrze, nie są pewne, o czym mhm. Maciek przed chwilą mówił. Później tę formę łapie i zaczyna wyglądać dobrze, naprawdę solidnie i wtedy już każdy już mówi, to to... ale to Miasu to jest naprawdę, a to jest bardzo uniwersalny piłkarz, bo może zagrać na stoperze, na prawej, na lewej. Mhm. I jak już złapie formę, wszędzie wygląda dobrze, ale później za chwilę znowu łapie kontuzję. Natomiast gdyby zapytać kibiców Arsenalu, to myślę, że 8 na 10 uważa, że na ten moment bezpieczniej, lepiej się czują z Kiwiorem na lewej obronie. Pytanie, no. gdyby, ty gdyby wystawić to znaczy, taki tak. skład na najważniejszy mecz teraz dla Arsenalu? Powiedzmy. No Bayern. No Bayern, tak. No to uważam, że White, Saliba, Gabriel, Kivir. I też nie możemy. Mm. A moim zdaniem Zinchenko. Ale mówisz, jaki? Przelać ten Bayern, jaki, póki leży, tak, no. w ten sposób. Tak. tak. U, e, siebie, ale wiesz. u siebie tym bardziej. Tak. Ja no. na przykład wiecie, przy korzystnym wyniku po pierwszym meczu, na przykład Kivir może wyjść na rewanż, tak? Kiedy pierwszy mecz jest w Londynie. Pierwszy mecz jest w Londynie. Kiedy, kiedy już wtedy arsenal zakładając że na przykład może bronić jakiejś przewagi, tak? No, pytanie, to, to jest tyle zmiennych. To jest tak głębokie przygotowanie do, do spotkania, kto będzie grał na tym prawym skrzydle w drużynie, w drużynie Bayernu? To inaczej będzie wyglądało pewnie, jak będzie zane a inaczej, jak na przykład Musiala, tak? Jak w ostatnich. Ale też inaczej wyglądała rola Bena White'a, kiedy nie było z bo. De facto przejmował rolę Zinchenki wtedy Ben White, który jednak z prawej strony stawiał się takim często rozgrywającym w środku boiska. Więc to też nie było tak, że Arsenal bez Kiwiora musi zupełnie zmienić sposób grania, bo nie ma kogoś takiego. Wiadomo, Kiwior nie stanie się kimś takim, jakim jest Zinchenko, bo nie ma takich umiejętności piłkarskich. Jest piłkarzem zupełnie innym. Natomiast wtedy to z prawej strony Ben White tak zastępował, można powiedzieć, tak. Zinchenkę. Słuchajcie, A taka... z kolei Kiwior był po prostu klasycznym lewym obrońcą i z tej roli naprawdę dobrze się wywiązał. A wręcz jest... pierwszy. W pierwszych meczach bardzo rzadko dostawał piłkę. Koledzy tak stopniowo go wprowadzali. To było widać, że tak jak arteta w skali makro go wprowadza stopniowo do zespołu, dając mu powoli, powoli coraz więcej szans. W pewnym momencie sytuacja wymusiła kontuzję Zinczenki, to miasło, ale nawet wtedy koledzy tak, ok, damy mu tą piłkę parę razy na mecz, ale z każdym kolejnym meczem, kiedy Arsenal złapał tę fajną serię, grała górę ze słabszymi rywalami, wysoko szybko prowadził, to ten Kiwior zyskiwał tej pewności siebie, na przykład, i na przykład już w dwóch meczach z FC Porto. Kiedy tam było już bardziej na noże, on wyglądał bardzo, bardzo solidnie. No więc wszystko zależy od punktu siedzenia i widzenia w tym momencie. No to jest taki temat, o którym moglibyśmy dyskutować za chwilę, nam się składy na Arsenal Bayern pojawią i tak. tak. A my jeszcze i, się nie określiliśmy. To, to, zleci to prawda. I tak. No to prawda, bo też pytanie tak jak maćko mówisz, jaki pomysł ma na wykorzystanie Bena White'a w tym konkretnym spotkaniu? A to może być zależne od tego czy zdrowy czy nie jest Bukajosaka. I tak się cofamy i robi się nam piłkarski efekt motyla, że pozycja Kiwiora Jutro panowie, jutro wszystko będzie jasne. To wszystko będzie jasne. My was już zapraszamy na program na żywo po meczach tych hitowych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów Arsenal Bayern i Real Madrid, Manchester City. Zaraz po ostatnim gwizdku w tych spotkaniach wieczorne nasze też spotkanie będziemy sobie tutaj dyskutować, więc już teraz serdecznie. No na pewno z perspektywy, jakie Ważne byłoby też, żeby, Bayern, żeby Arsenal wyeliminował Bayern, no bo to stwarza okazję też do wielu do rozegrania wielu meczów, bo, bo ten terminarz Arsenalu może być bardzo e, naładowany na spotkaniami, bo, bo to nie tylko Liga Mistrzów w środku tygodnia, ale tam też pojawiają się, jeśli dobrze pamiętam, mecze ligowe, bo, bo trzeba nadrobić jakąś zaległość. Z Chelsea, Chelsea tak. jest. Chyba u siebie też meczem w środku tygodnia, więc w zasadzie, jeśli pokonają Bayern, to będą grali do końca sezonu dwa razy w tygodniu. Chyba mamy na twoją prośbę przygotowany ten terminarz Arsenalu do końca sezonu. To może być co najmniej 9 meczów, siedem ligowych i te ćwierćfinały z Bayernem. A w razie wyeliminowania Bayernu, dostałem informację, że nie mamy, to tylko dodamy może to być nawet dwanaście meczów, gdyby doszli do finału Ligi Mistrzów, a to będzie oczywiście bardzo, bardzo yy, trudne. Dwanaście meczów w ciągu niecałych dwóch miesięcy. Tak. Tak, 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 tak. Ale samo eliminowanie Bayernu no już stwarza, że masz 11. Tak jest. Masz półfinały dwa. Tak jest. I co ciekawe, jednak w meczu z Luton w środku tygodnia, takim trochę słabszym, łatwiejszym, sporo nam jeszcze o pierwszym składzie Arteta wystały wielu rezerwowych, a jednak tam zagrał Zinchenko od początku a nie kiwior. Nadal to się... Jakąś artetologię musimy zacząć musimy, tak. uprawiać, bo faktycznie tutaj jest pewnie tyle zmiennych, o których my jeszcze Zobaczcie nie jaki wiemy. O... Jaki temat Kie... się urodził do waszego e, brytyjskiego końcika? Słuchajcie, no jak dacie nam tutaj 20 tysięcy lajków, to za tydzień <śm> dzwonimy do Mikela Artety, on nam to wszystko, wszystko wyjaśni. Mikołaj się zobowiąże zdobyć numer. E, tak się <śm> nie ma problemu. <śm> o, a mamy już ten terminarz, zerkamy sobie jak to wszystko wygląda. To już dojechaliśmy do, do majówki, a przecież na najbliższe mecze już bardzo wymagające. Za chwilę Aston Villa. Tak, jak widzieliście, jeszcze wyjazdy na Manchester United, na Tottenham. Bardzo ciekawe um, zada zadanie. Tak jest. Clint Dempsey pisze, że na prośbę Michała probierze ewentualny finał Arsenalu Wizer Mistrzów, ma być rozegrany w formie dwóch meczu. Kompletnie nie rozumiem, jeżeli jest to jakiś żart, ale, <grych> ale okej. Okay. In, inside joke, chyba. Jakiś inside joke, ale. Ty, ale my nie jesteśmy tam. In. Ty zawsze z nami jesteś i to jest najważniejsze. Bardzo, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami tak aktywni na, na czacie. I teraz właśnie, skoro jesteśmy przy Michale Probieżu, to warto wspomnieć, że dzisiaj, o czym poinformował sekretarz generalny PZPN w naszym piątkowym programie Euro Raport, dzisiaj odbywają się takie warsztaty, takie spotkania selekcjonerów z UEFA w ramach UEFA. Dyskusja nad pewnymi sprawami, które tej dyskusji wymagają, a jedna z nich to jest właśnie Liczba zawodników uprawnionych do zgłoszenia na turniej Mistrzostw Europy w Niemczech. Przypomnijmy, ze względu na pandemię koronawirusa też później na napięty terminarz UEFA zwiększyła ten limit. UEFA w sumie razem z FIFA zwiększyły ten limit do 26 piłkarzy od dotychczasowych 23 na Euro 2021 i na Mundial w Katarze. Natomiast teraz sytuacja gdzieś na tyle się unormowała, wróciła do, do spokojnej, powiedziałbym, rzeczywistości, jeżeli chodzi o kalendarz, że postanowiono wrócić do 23 nazwisk. Ale to się spotkało z krytyką niektórych selekcjonerów. Gareth Southgate czy Ronald Kuman zwracali uwagę, że to nie jest dobry pomysł, bo nadal zobaczmy choćby, jak mamy wiele kontynuacji. W tych najmocniejszych ligach i reprezentacjach w Europie, i że jednak woleliby nadal, żeby ten limit wynosił 26 graczy. I dzisiaj ma być na ten temat właśnie dyskusja, i nie jest wcale wykluczone. UEFA zapowiedziała, że wsłucha się w te głosy. Kto wie, a może po prostu nastąpi jakieś głosowanie. I... I że jeszcze dziś będzie decyzja w tej sprawie. I że jeszcze dziś możemy otrzymać decyzję w tej sprawie. I my teraz tutaj postanowiliśmy z Mikołajem i Maćkiem zastanowić się, gdyby jednak te kadry na euro miały być zwiększone z 23 do 26 nazwisk, to kto zająłby w Polsce te miejsca 24, 5 i 6? Kto jest blisko kadry, ale nie na tyle blisko, że może być pewny i spokojny o powołanie do 23-osobowej kadry, a kto przy odpowiednim, e, odpowiednich okolicznościach i odpowiedniej formie, którą będzie prezentował na boiskach, może zawalczyć o te właśnie miejsca 23, 26. I takich sobie kandydatów wskazaliśmy, dość nieoczywistych, żeby też was pobudzić do pewnej dyskusji, a żeby samemu móc się z tego ładnie wytłumaczyć. Więc poprosimy o pierwszych kandydatów od Mikołaja. To są Kacper Urbański, Paweł Bochniewicz i Arkadiusz Milik. Tylko jeden z nich powołany na ostatnie zgrupowanie. No tak, Urbański, bo uważam, może nawet lepiej będzie jak powiem, ponieważ uważam, że to jest wicezieliński My takiego piłkarza, nie mamy drugiego jak Zieliński. W momencie, kiedy Zieliński schodziłby z boiska, to Kacper Urbański się nadaje na to, by być jego zmiennikiem. Mówimy o poszerzonej kadrze, więc tylko w tej kwestii to rozpatruję. Wczoraj Urbański zagrał drugą połowę w spotkaniu z Frozinone. Dwie dobre, ciekawe akcje. On, co prawda, gra bliżej tej lewej strony, przyklejony do linii, bo Bolonia gra na skrzydłowych. Zmienił salę Makersa. Natomiast Tiago Motta po tym spotkaniu mówi, że Zieliński jest pomocnikiem i że w tej kategorii trzeba go rozpatrywać. To jest powiedzmy, że ta sama pozycja, co Zielińskiego w Napoli. Dlatego uważam, że Kacper Miałem, Urbański, nadzieję, że rzutem na taśmę, mógłby się nam tutaj w tej szerokiej kadrze znaleźć. Bochniewicz. No bo potrzebujemy kogoś w razie czego do obrony, kruche zdrowie Dawidowicza. Wiemy, że też często bywało, że Walukiewicz łapał urazy, więc ktoś, kto oprócz Salamona będzie w stanie wejść do gry. Mochniewicz wydaje mi się odpowiednią kandydaturą tutaj, żeby w razie czego ratować sytuację, może tak to ujmijmy. Taki no spokojny, milik. Wojny, powiedziałbym, już względnie doświadczony, tak. wysoki, lewonożny obrońca, ale pewnie nie do. Osiągnął poziom reprezentacyjny, więc wydaje mi się, że do szerokiego składu mógłby mhm. się zmieścić. Taki no jest i... chyba jego statut tam, Tak, Tak, tak. I Arkadiusz Milik dolewa oliwy do ognia. Mimo tego, że kontuzjowany, mimo tego, że mało grał w Wentusie, to uważam, że jest to polski napastnik obdarzony najlepszym strzałem ze wszystkich napastników, jakich. Mamy. Mówię o strzałach spoza pola karnego, mówię o rzutach wolnych, które można ewentualnie sprzed bramki uderzać. I I patrzę na swoje nie to już wiesz, że będzie dym? Jak to wytnie? Nie, powiem ci, że pierwsze reakcje w Santy pisze, że na pewno milik. Ktoś jeszcze też uznaje, że milik jak. Ale to co, wtedy pięciu napastników? Jak A dlaczego nie? Jak najbardziej. Nie no, słuchajcie, te strzały Milika, to ja słyszałem dowcipy o strzałach Milika, ale nie wiem, no, czy są takie rzeczywiście dobre. No ale dobrze, dobrze. To jest bardzo mi się podoba taki, taki twój strzał, Mikołaju. Ten, paradoksalnie wiecie, jak to w Polsce jest. My jesteśmy, my jesteśmy tak złaknieni młodych talentów, piłkarzy, którzy umieją utrzymać się z piłką przy I Pamiętacie co było w meczu z Mołdawią wyjazdowym, po tym, jak Milik z Lewandowskim znowu zagrali razem. Jeden podał do drugiego. Ten w pierwszej, połowie, że wraca po pierwszej duet. połowie duet Milik Lewandowski powrócił. Ja bym się wcale nie pogniewał, gdyby on powrócił w takiej formie w jakiej byśmy chcieli, w jakiej widzieliśmy na Euro 2016. Ja wiem, że to było 100 lat temu, ale uważam, że Arkadiusz Milik jeżeli tylko będzie zdrowy, jeżeli dostanie kilka szans w Juventusie, a dostanie, bo Juventus gra jeszcze przecież w pucharze Włoch i walczy o to trofeum, to moim zdaniem Michał Probierz musi na niego patrzeć poważnie. Bo ani Piątek, ani Buksa, ani Świderski nie mają takich umiejętności. Jakie ma na przykład Arkadiusz Milik poza polem karnym? Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobrze, na pewno to najbliższe tygodnie to jest dla niego jakaś szansa, ale tak skończę myśl o tym, jak brakuje nam kogoś, na kim można opierać nadzieję, jakiegoś młodego Polaka grającego regularnie w mocnej Lidze. Kasper Urbański jest absolutnie w każdej trójce, którą wypiszecie na swoim mhm. czacie. Maciej Kłysik proponuje taki zestaw. Skuraś, Marczuk i Urbański. Michał Tokarski dodaje Urbański, Helik czyli trochę odpowiednik Bochniewicza u ciebie tak. i Żurkowski. Damian pisze Urbański, Skóraś i jakiś stopper. Dawid Drag dodaje Mosur, Dziczek i Urbański albo Struski, więc bardzo ciekawe są te wasze kandydatury, a Miguel Angel dodaje Majewski, Grawara i Drągowski. To chyba aż tak nie będzie, nie będzie potrzebne. Mamy fragment rozmowy która jest do obejrzenia na naszym kanale właśnie z Kacprem Urbańskim. Podczas ostatniego zgrupowania Młodzieżówki porozmawiał z nim Tymek Kobiela i zapytał pomocnika Boloni o to jak on reaguje na brak powołań na razie do pierwszej reprezentacji. Posłuchajmy. Miałem taką nadzieję, że zostanę powołany na, na pierwszą kadrę, ale to, tak jak powiedziałem wcześniej, szanuję decyzję trenera i i teraz jestem na u 21. Trochę czasu jest jeszcze, nie? No, na to, żeby zostać powołanym, bo ty masz tak. dopiero dwie dyszki, przecież, nie? No, 19 jeszcze. No jeszcze nie. 19 pierwszego, jeszcze, Ale pierwszego Myślę, że wiek nie ma znaczenia, jak się dobrze, jak się łapie minuty w drużynie, e, która jest na czwartym miejscu w Serie A i walczy o Champions League. Myślę, że to nie ma znaczenia. Tym bardziej, że łapie dużo minut. Więc hmm. myślałem, że to, e, że to wpłynie, jeżeli chodzi o powołanie. Ale tak się niestety nie stało. Proszę bardzo, jaka pewność siebie bije od tego młodego człowieka. I bardzo dobrze, o to, o to nam chodzi. American Attitude. A my teraz już przechodzimy do trójki Macieja Łuczaka. I tutaj będą zawodnicy, no też mieszanka młodości z większym doświadczeniem. Przede wszystkim jak sobie rozmawiam o tych miejscach 24-26, to mam wrażenie, że niektórzy popełniają błąd, ponieważ traktują to poszerzenie kadry w ten sposób, że nagle może się w niej znaleźć wielu takich nieoczywistych piłkarzy, a za każdym Kapelusza razem pędzel. Michał Probierz powoływał 26-27 zawodników. Tu już się nic nie zmienia. albo inaczej, nie dojdą dodatkowi zawodnicy. Jeśli chcemy kogoś dorzucić, to musimy kogoś usunąć, bo, bo to nie jest tak, że Michał Probierz powołał z reguły 23 i nagle teraz tworzą nam się trzy miejsca ekstra. Tylko na ostatnie zgrupowanie na barażu było 27 zawodników powołanych, czyli ta grupa i tak byłaby zbyt szeroka, jak na limity, które daje, które być może przyzna UEFA, bo, bo mam wrażenie, że jest jakieś takie spojrzenie, że to się stanie, tych 26 zawodników będzie dopuszczone. Ale gdzieś... gdyby nie przyznała, gdyby jednak została przy 23, to my wręcz musimy z tej dotychczasowej listy tutaj... Obcinać, czterech, tak. Wtedy trzeba czterech skreślić. By zrezygnować. Dlatego ja aż tak bardzo nie szedłem w mocno alternatywne nazwiska, bo nie traktuję tego poszerzenia jako nagle dopuszczenia do, do takiej szansy wielu zawodników nieoczywistych. Bo wtedy pewnie musielibyśmy poszerzyć te kadry do 30 zawodników. Wtedy można by się zacząć coś takiego bawić. Jakie dziwne nazwiska mogą się pojawić tfu, tfu, kiedy wśród tych podstawowych zawodników kontuzje, prawda? Dlatego ja bardziej poszedłem takim sznytem, Spojrzałem sobie na tę kadrę, która była powołana na barażę i Paweł Bochniewicz, On na przykład nie znalazł się. W kadrze meczowej na finał z Walią. Bo kadra meczowa musi już liczyć 23 nazwiska. Natomiast kiedy patrzę na te nazwiska 24-26, to on idealnie pasuje moim zdaniem właśnie do takiej hierarchii, do takiego miejsca. Czyli jest może poza tą meczową 23, ale jest wysokim lewonożnym stoperem, który może się przydać w razie czego. Dlatego myślę, że może znaleźć swoje miejsce w tej kadrze poszerzonej, jeśli ona zostanie poszerzona. Dominik Marczuk. Bo uważam, że będzie chciał chyba kogoś, nie wiem czy słowo uhonorować, to jest dobre, natomiast docenić kogoś z ekstra klasy, Michał Prowierz. Był zresztą przecież Dominik Marczuk na, na tym zgrupowaniu barażowym, przed, był obecny podczas, czy przed i podczas meczu z Estonią, więc jeśli on utrzyma dobrą formę do końca sezonu, to, to nie zdziwiłoby mnie takie powołanie dla być może przyszłego mistrza Polski. Tutaj oczywiście wszystko jest takie trochę powiązane, bo jeśli Dominik Marczyk będzie w dobrej formie, to szanse oni na mistrzostwo wzrastają, a z mistrza też być może Michał Probierz po prostu kogoś będzie chciał powołać. I Adrian Benedyczak, bo tutaj też tak sobie spojrzałem na to, że on może pełnić kilka funkcji, to znaczy to jest taki zawodnik, którego z przodu możemy obsadzić w kilku rolach. On też już był na, na radarach, czy był obserwowany przez sztab Michała Probierza. Tutaj też oczywiście wszystko zależy od Sezonu, ale jeśli te miejsca właśnie 25-26, być może będzie chciał, Michał probierz, wypełnić takimi zawodnikami, jeśli dojdzie do takiej powiedzmy końcowej analizy i będzie to grupa siedmiu, ośmiu zawodników, to być może ich różnice między nimi nie będą duże, to być może ta, ta lista właśnie 25, numer 26 też jakąś rolę odegra wiek, i, i może będzie chciał kogoś sobie zbudować czy wziąć e, młodszego, i być może kimś takim będzie też Adrian Benedyczek, bo. Nie wierzę, że, może się zdziwię, ale że aż pięciu napastników wypojechało, bo wskazałeś Milika, a myślę, że jeśli będzie powołanych czterech, no to na ten moment to jest Lewandowski, Świderski, Piątek i Buksa. Buksa. Dlatego ja nie wskazałem żadnego napastnika, chociaż pewnie Benedyczaka w jakiś tam sposób moglibyśmy też no po jest odłączyć, bo, tak? bo mi też się podoba. Marczuk dowód dał doskonałej doskonałych umiejętności przeglądu gry w tym wczorajszym meczu z Legią. To podanie znakomite do Imaza i przegląd i opanowanie i w ogóle wszystko, wizja. Natomiast to samo z Benedyczakiem, tak? Tylko to są dwaj skrzydłowi. Ja cały czas myślę probierzem. No. Cały czas nie widzę ich w roli wahadłowego, napastnika cofniętego. Wiesz to, no, Marczuk jednak gra w młodzieżówce na wahadle. Grał w Stali Rzeszów na prawej obronie nawet, więc, więc... On ostatecznie jakby uważam, że jest tutaj. Czyli w tej piątce prawych wahadłowych się mieści, tak? No bo mamy... <grystanie> Nie, no jasne, jasne, że na tym momencie byłby daleko, tak? Gdyby zdrowy był matykasz gdyby Bartosz Bereszyński, też musimy o nim pamiętać. Frankowski, Bereszyński, Kasz. Marczuk i skóraś w tym momencie nam doszedł dzisiaj w programie, że tak powiem. No to mamy już pięciu na, na pozycję prawego wahadłowego. No bo nie zmienimy tego 3-5-2, chociażby nie wiem, co się by miało wydarzyć. To na pewno, to na pewno to są chyba jednoznaczne deklaracje. E, jeszcze też pytania nie był w takim momencie jeszcze za bardzo Michał, prawie szczególnie w tych meczach marcowych, że musiał gonić wynik? Pytanie też, co jakiś plan na mecz zakłada, kiedy przegrywałaby jego drużyna, i czy na przykład nie dochodziłoby do pewnych roszar, czy Nie wpuszczałby innych zawodników, troszkę nie zmieniał w trakcie meczu. Że potrzebujesz konkretnych zawodników. 3, 4, 3. Ja też o Konkretnych myślałem, zawodników tak. pod konkretne sytuacje meczowe. Czyli przegrywamy, musimy coś zmienić. Nagle Na wpuszczam 3, 4, tego 3, za 3, tego i trochę zmieniamy koncepcję i gry. Tu się robi miejsce w składzie dla Grosickiego, ale dopiero z ławki. Ankieta na czacie, którą kilkanaście minut temu powiesiliśmy. Czas powoli ją rozstrzygać. Skóraś czy Grosicki na Mistrzostwa Europy? Powiem wam, że myślałem, ktoś pisze. Zresztą tak jestem zaskoczony Tak, tak. tak. myślałem, Napisał że Łukasz, skóraś. że to Skóraś kontra Grosicki, tak porównanie Mili kontra Lewandowski. E, trochę. O, pierwszy raz padło w dzisiejszym programie nazwisko Lewandowski. Już myślałem, że to będzie pierwszy international level, kiedy nie wspomnimy o Lewandowski. Proszę bardzo. A jednak, no bo nie grał Robert Lewandowski nie gra. w ten weekend, więc nie ma za bardzo o czym opowiadać. Tylko 56% na Kamila Grosickiego przy 44% na Skurasza. Moim zdaniem to nadal potwierdza, jak my jesteśmy złaknieni tego, żeby jakiemuś młodemu Polakowi się udawało za granicą. Trochę, żeby ci następcy nam, nam rośli, ale na, na ten moment no, Kamil Grosicki siłą rzeczy musi, musi stać wyżej w tej, w tej hierarchii. Nawet pomimo tego, że wczoraj specjalnie wybitnie nie zagrał. Tutaj jeden z widzów, Jakub Marcinek, pisze Kałuziński, Marczuk i Urbański. Niech jadą i zobaczą jak wygląda cała ta turniejowa otoczka. No nadal, jeżeli by się trzymać tego założenia, to pewnie tak i w sumie tak wygląda mniej więcej moja trójka. Możemy ją teraz pokazać, bo ja właśnie tutaj uwzględniłem Jakuba Kałuzińskiego, choćby biorąc pod uwagę to jaką formę prezentuje, że były już pogłoski o tym, że on może być blisko pierwszej reprezentacji, że był rozważany, tylko zastanawiam się, czy to już jest ten moment. Trochę podszedłem jednak do tematu bardziej życzeniowo, ale wydaje mi się, że on jest blisko tej reprezentacji i nie wiem, czy nie powinien być nawet wyżej hierarchii defensywnych pomocników niż inni zawodnicy, którzy już są powiedziałbym wyżej, wyżej na ten moment w tej hierarchii. Jakby jechał Kauziński, to byśmy mieli tak, Kauziński, Damian Szymański, Taras Romańczuk, Slis. Bartosz Sliż. Czyli w sumie czterech zawodników na jedną pozycję. Ja, wydaje mi się, że przed mundialem w Katarze Czesław Michniewicz, on powiedział w którymś wtedy z wywiadów, ilu zawodników na które pozycje zabierze. I to jeśli Michał Prowież tak coś było. takiego zadeklaruje przed Euro 2024, nie nazwiskami, ale liczbą zawodników, to też będzie łatwiej wtedy próbować odgadnąć i też takie własne jakieś może kadry to tworzyć, bo będziemy wiedzieli ilu zawodników, na które pozycje potrzebuje? Panie selekcjonerze, serdecznie zachęcamy do, do, do takiej zabawy, żeby nas Pan tutaj za, zaprosił, to my mielibyśmy wtedy o czym zrobić jeszcze z 14 programów. <grym> a, a czujnie Kamil wydawca podpowiada, że tak, o, takie rzeczywiście tak zdradził takie, takie liczby na konkretnych pozycjach. Czesław Michniewicz wtedy jeszcze u Janusza Bosałaja w dwóch fotelach. O, proszę bardzo. Już nawet, nawet już nawet to, nawet, to nawet to mamy. to patrzcie, te trybów. Ja nie, nie, bramkarzy, ale do naszej grupy to jest Nie, wzięliśmy pod uwagę, bo chyba każdy nasz skład zakładał trzech bramkarzy. To jest też ciekawe. Czy jeśli nie będzie 20, czy jeśli będzie 26 zawodników, czy nie będzie czterech bramkarzy? Bo my żaden z nas nie wskazał bramkarzy, bo przy 23 trójce jest, jest trzech bramkarzy. A 264 26 czterech? tłumaczył Czesław Michniewicz, że potrzebuje do treningu wtedy tak, czterech bramkarzy, żeby mieć tam nie wiem, cztery, cztery małe zespoły. Czy... Jak to się wtedy skończyło, że jeden bramkarz poleciał jako członek sztabu, że nie był w tej kadrze? Czyli prawda? ostatecznie kadra była z trzech złożonych bramkarzy? Ostatecznie chyba tak, z bo Kacper Tobias był Kacper... tylko na treningach, a nie tak, był zgłoszony. Tak, czyli tak, to, tak, to tak. co widzieliśmy, to nie było. Do, 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 końca do końca nie było tak, jak zapowiadał. Tak, poszedł okay. chyba w inną stronę jednak. Można by, słuchajcie, te trzy dodatkowe miejsca, 24, 26, tak, w ogóle bramkażą dać. Masz Majeckiego, masz Grabarę, Drągowskiego aha. i jedziemy. No. A, no tak, nie, no, chyba jednak minimum trzech to jest, jest jednak obligo, tak zwane, wymagane. No dobrze, u mnie też znajduje się Kasper Urbański. Bardzo mi się spodobało się to hasło, że to jest wicezieliński. Upatruje w nim nadzieję, już kiedy grał w kadrze U19, to się zawsze wyróżniał. Jednak techniką użytkową, swobodą z piłką przy, przy nodze, poruszaniem się. Widać było, że jest troszkę ulubiony z, z innej gliny niż jego rówieśnicy grający w klubach polskich dlatego w Kacper też jest w mojej trójce, a trzecim no jest Michał Skóraś. Trochę tak umieściłem go tutaj ze względu na obecność w naszym dzisiejszym programie, na to w jak dobrej jest teraz formie, troszkę może na zachętę, bo im dłużej o tym myślę i was słucham, tym bardziej nakłaniam się ku Marczukowi. Mimo wszystko, mimo wszystko, ale doświadczenie w reprezentacji w europejskich pucharach i gra na wyższym poziomie też. Dają wiele argumentów jednak za Michałem Kurasiem To też jest piłkarz o profilu dość podobnym, a chyba jednak jeszcze lepszy drybler, chyba jednak jeszcze lepszy w ofensywie. No ciekawa, ciekawa, ciekawa rywalizacja. Też ma stałe fragmenty, więc tutaj naprawdę taka trochę korespondencyjna. Brugia kontra Białystok, można powiedzieć, dwa piękne miasta i Marczuk kontra, kontra Skuraś, koniec końców też nie byłoby pewnie wielkiej sensacji, gdyby żaden z nich nie znalazł się w Kadrze. W kadrze na euro. Także za nami taka ciekawa, myślę, że w jakiś sposób owocna dyskusja, a Maciej Kłusik jeszcze podrzuca nam ciekawostkę. Przez długi czas tego sezonu Bułka miał najmniejszy procent wpuszczonych bramek w tym sezonie, a teraz najmniejszy ma już Wojtek, a więc doświadczony bramkarz wyprzedził. Pod tym względem Marcina o no który przecież wcześniej wykręcał te mm, rekordy meczów bez straconego gola. Oczywiście zwracacie też uwagę na dwa trafienia Grzegorza Krychowiaka w lidze Arabii Saudyjskiej, ale nie jest to już kandydat do gry w reprezentacji. Zakończył w niej karierę na stu występach. Natomiast obserwujemy, gratulujemy, niezwykle się cieszymy i życzymy dalszych sukcesów Grzegorzowi Krychowiakowi w lidze Arabii Saudyjskiej, jak wyliczył Wojciech Papuga w obecnym sezonie Saudyjskiej Ekstraklasy. Grzegorz strzelił więcej goli niż Frank J, Roberto Firmino, Giorginio Wijnaldum, Alonso Maksimę, Janik Karasko czy Marcelo Borozowi. Ciekawe czy wielki, Wijnaldum wielki. będzie powołany do kadry Holandii na Euro. Wijnaldum? Mhm. Z tej ligi arabskiej. Warto też w takim razie podzwonić po analitykach z ligi arabskiej, jak tam się ci zawodnicy prezentują. No bo musimy zacząć też o tym myśleć, widzisz Sebastian Mila tam się konsultuje w temacie tych Holendrów, to głównie chyba o defensorów chodzi. Z kolei jak ja widzę pomocników Holandii, no to widzę zawodników grających w Serie A, bo to jest Deron, to jest Miners, to jest Reinders z Milanu, to jest wahadłowy Dumfries, więc no tutaj jest naprawdę spora ta ta rzesza piłkarzy o ranie grających na co dzień w Serie A. Już powoli trzeba o tym myśleć, bo jednak Holandia... Nie zgłaszasz nad, akces. Dzisiaj na pojawiła początek. się informacja, że powiększa się sztab na czas przygotowań. Jestem panie Michała Probieża. Więc w razie czego możesz zostać wysłany na, do Włoch, tak? I miał tego współpracownika przecież Czesław Michniewicz, też tego trenera włoskiego, przepraszam, ale już nie pomnę nazwiska. Ja Alessio de Petrilo? Alessio de Petrillo. Tak, no to, to Mikołaj Kruk może być kimś takim u Michała Probieża. Dzisiaj... Chętnie się wyśle do Włoch na trzy miesiące, jakby co. Ależ Dzisiaj tych odpowiedzi naprawdę podesłaliśmy selekcjonerowi. Nic, tylko czerpać. A tak już na poważnie, dziękujemy Wam za dzisiaj i zapraszamy na nasze kolejne programy. O godzinie 15:00 pierwsza liga raport, a jutro o 9:00 zapowiadamy hitowe ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Radosław Przybył, dziękuję Wam już bardzo. Za dzisiaj byli z nami Mikołaj Kruk z redakcji Lewe Dziękuję i Maciej Łuczak. Dziękuję bardzo. Dzieków. Miłego dnia, udanego piłkarskiego tygodnia. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.